Czy polski rząd miał prawo ograniczyć liczbę wiernych uczestniczących w nabożeństwach w kościołach? A jak z problemem kultu religijnego w czasach koronawirusa radzą sobie inne kraje Europy? Michał Wałach, witam Państwa bardzo serdecznie w programie W imię zasad. Państwa i moim gościem jest pan dr Bartosz Zalewski z Instytutu Ordo Iuris. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ostatnie miesiące i ta cała chińska zaraza mocno zmieniły nasze życie i to dotyczy Polski, dotyczy to także innych krajów. Mówimy o zmianach dotyczących swobody działalności gospodarczej, o kwestiach zdrowotnych oczywiście również mówimy, ale pojawia się taka kwestia jak wolność, swoboda kultu religijnego. No i pan doktor właśnie kierował pracami ekspertów Instytutu Ordo Iuris i efektem tych prac jest analiza, która przygląda się właśnie problematyce tejże swobody kultu religijnego w Europie w czasach koronawirusa. I rodzi się takie pytanie podstawowe. Czy możemy mówić o jakichś zmianach w tej wolności, czy tutaj wszystko jest po staremu? Rzeczywiście nasz zespół przebadał restrykcje dotyczące swobody kultu religijnego w kilku krajach europejskich, w Francji, w Niemczech, we Włoszech, Hiszpanii, ale także tutaj po sąsiedzku na Słowacji czy na Węgrzech, oczywiście również w Polsce. No i widzimy, że stopień ingerencji na ogół znaczny, zwłaszcza radykalny, głęboka ingerencja w wolność kultu religijnego na wiosnę, którą dostrzegaliśmy oczywiście, teraz ona jest nieco złagodzona, choć dalej istniejąca. Mieliśmy do czynienia z takim zjawiskiem w zasadzie we wszystkich przebadanych krajach z różnym stopniem natężenia. Pewnym wyjątkiem pozytywnym były tutaj Węgry, gdzie w zasadzie w pełni udało się zrealizować taki wzorcowy model stosunków państwo-kościół, gdzie zarówno uszanowana jest jak gdyby ta pozycja państwa jako prawodawcy pozytywnego i autonomia związków wyznaniowych, gdzie po prostu rząd węgierski pozostawił decyzję odnośnie do ograniczeń w zakresie sprawowania kultu religijnego poszczególnym związkom wyznaniowym i wskutek tego przykładowo katolickie msze odbywały się z udziałem wiernych, protestanckie nabożeństwa już bez tego udziału wiernych były tylko transmitowane, ale była to autonomiczna decyzja związków wyznaniowych, więc jest to pewnego rodzaju, można powiedzieć, wzorcowa realizacja zarówno od strony tych relacji instytucjonalnych między państwami i związkami wyznaniowymi, jak i pod względem wolności religijnej jednostki. No bo musimy tutaj przypomnieć, że swoboda kultu religijnego mieści się w takim szerszym pojęciu wolności religijnej, która jest gwarantowana zarówno na poziomie konstytucyjnym na ogół większości tutaj omawianych państw, ale także przez szereg aktów prawa międzynarodowego. Na przykład jak Międzynarodowe Pakty Praw Politycznych i Obywatelskich, jak Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, jak Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Wszystkie te akty chronią wolność wyznania, która w naszej konstytucji troszeczkę inaczej nazwana wolnością religii została. Ta wolność wyznania, ona funkcjonuje na takich dwóch poziomach. Na tak zwanym forum internum, czyli jest to swoboda wewnętrzna moich własnych przekonań co do bytu, co do transcendencji, co do zbawienia człowieka, ale także forum externum, czyli sfera uzewnętrzniania tych przekonań, która objawia się między innymi właśnie w podejmowaniu różnego rodzaju praktyk religijnych. I o ile w sferze forum internum, tej wewnętrznej, tutaj państwo nawet nie ma narzędzi współcześnie, żeby ingerować w tą wolność, prawda, w jakiś sposób bezpośredni, ustawowy, tyle to uzewnętrznianie może być ograniczone i jest to prawnie dopuszczalne, ale pod spełnieniem określonych warunków. Te warunki są ukształtowane w różny sposób, ale ten wspólny standard wyznaczają właśnie akty prawa międzynarodowe. Przede wszystkim chodzi mi tutaj o Europejską Konwencję Praw Człowieka, zważywszy na to, że wszystkie przebadane państwa były tutaj objęte, nasze badania objęły ten obszar Europy,
no to generalnie byłby to akt kluczowy, ale te klauzule limitacyjne, one są podobne we wszystkich aktach prawno-międzynarodowych, czyli taka ingerencja w wolność wyznania może nastąpić wyłącznie wtedy, kiedy jest konieczna w demokratycznym państwie dla ochrony pewnych określonych wartości. No, wśród nich pojawia się także zdrowie. Nie mamy tutaj najmniejszych wątpliwości. Natomiast no, musi to też być w odpowiedniej formie. Forma ustawowa jest tutaj wymagana, no i ten wymóg przykładowo w Polsce nie jest spełniony. Zatem widzimy, że te wszystkie ograniczenia związane na przykład z liczbą wiernych w kościele z tego względu formalnego są sprzeczne z konstytucją. No, na ile niezbędne, na ile proporcjonalne jest przyjęcie, że to ma być tam jedna osoba na 8 metrów, czy może to powinno być na jedna osoba na 6, a może na 10 metrów, no to ciężko już się prawnikowi wypowiadać, no bo jest to kwestia w pewien sposób zależny od epidemiologów. No tak, to Państwo w raporcie zauważają, że raport dotyczy kwestii prawa, kwestii wolności. To, czy to jest skuteczne i pomaga w walce z wirusem, czy nie pomaga, to raport się temu, czy analiza w zasadzie, będąc precyzyjnym, analiza się tej kwestii nie przygląda, tylko właśnie kwestią wolności. No i rodzi się takie pytanie odnośnie tego, co Pan doktor już powiedział, właśnie tego, że mamy tutaj przepisy czy umowy międzynarodowe, ale także przepisy państwowe. Czy możemy sobie wyobrazić jakąś hipotetyczną sytuację, w której wierny z jakiegoś kraju, w którym te restrykcje obowiązują, czuje się dotknięty, czuje, że ta wolność została naruszona w sposób no, nawet nielegalny, pozaprawny. Czy on może się jakoś odwoływać, może dochodzić swoich praw, walczyć o to, żeby jednak no, mógł praktykować swoją wiarę? Oczywiście, jak najbardziej. Gdyby nie było przewidzianej ochrony prawnej, no to nasze prawa wolności to by była tylko iluzja, deklaracja. Musi być zapewniona realna ochrona i rzeczywiście mamy już pewne precedensowe sprawy. Te rozstrzygnięcia są różne w różnych krajach. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na Francję. Francja, wiemy, jest państwem tak zwanym laickim czy świeckim. Bardzo mocno ten rozdział kościoła i państwa jest akcentowany w prawodawstwie francuskim, we francuskiej kulturze politycznej od czasów rewolucji francuskiej i tak dalej, i tak dalej. No, czy to jest dobrze, czy źle, to była kwestia na rozmowę może oddzielną, choć no, zdajemy sobie sprawę, że raczej chyba nie jest to ten optymalny model relacji państwa i kościoła, jakie my byśmy sobie wyobrażali. W każdym razie we Francji doszło dwukrotnie do rozstrzygnięcia francuskiej Rady Stanu. Powiedzmy w pewnym uproszczeniu, że jest to taki odpowiednik naszego Trybunału Konstytucyjnego, w bardzo dużym uproszczeniu. I te dwa orzeczenia, które zapadły, wprost wskazywały, że doszło do bezprawnej ingerencji w wolność kultu religijnego. Dlaczego? Ponieważ wpierw w ogóle zamknięto świątynię, później natomiast wprowadzono taki limit 30 osób. No jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, że funkcjonują różnego rodzaju placówki handlowe, administracyjne, gdzie ten limit jest określony w sposób inny, dajmy na to proporcjonalny, a w kościołach, bez względu na to, jaki jest rozmiar tego budynku, a wiemy, że budynki kościelne są bardzo duże, prawda? Więc jest to rażąco nieproporcjonalna ingerencja. I tutaj nawet nie chodzi o tą kwestię formalną, do której my się odwołujemy chociażby w przypadku Polski. Bo w Polsce tego rodzaju głęboka ingerencja była na wiosnę, kiedy był ten limit, dajmy na to, 5 osób. I on też był rażąco nieproporcjonalny. Tu nie trzeba być lekarzem, żeby to stwierdzić, prawda? Natomiast we Francji dwukrotnie Rada Stanu w tym przedmiocie orzekła. No, możemy tu wręcz mówić o pewnego rodzaju, ja nie bał się tego słowa, szykanowaniu związków wyznaniowych, ludzi wierzących, którzy chcieliby prawda, uczestniczyć w takich nabożeństwach. No wiemy, że Francuzi wybrnęli tego też w taki sposób, że po prostu na zewnątrz przenieśli te nabożeństwa, bo te obostrzenia były tak skonstruowane, że chodziło o budynki, więc w ten sposób obchodzili te przepisy, no, które ostatecznie zostały zniesione orzeczeniem Rady Stanu. Ale inne już na przykład rozstrzygnięcie zapadło w Niemczech, gdzie sąd uznał, że ingerencja w wolność kultu religijnego jest proporcjonalna, ale ma charakter tymczasowy, a zatem jeżeli ustąpią przyczyny, dla których została ustanowiona, no to powinna być jak najszybciej zniesiona w
takiej sytuacji. Tu chciałbym powiedzieć też, że w Niemczech, jak gdyby niezależnie od tego, jak te obostrzenia wyglądały merytorycznie, to tam jednak to dojście, ustalenie limitów wiernych następowało na poziomie landów poszczególnych, no jednak wyglądało zupełnie inaczej niż we Francji, czyli nie postawiono związków wyznaniowych przed pewnym faktem dokonanym, tylko ponoć były tam jakieś konsultacje, takie informacje w przestrzeni publicznej się pojawiają, a zatem była to droga no jednak lepsza zdecydowanie niż ta droga francuska. A tak jak pan doktor mówił o tej Francji, o tym, że Rada Stanu jednak odrzuciła te surowe, a także i później te złagodzone nieco restrykcje, rodzi się takie pytanie odnośnie Polski. Na jaką drogę legislacyjną powinien skierować się, załóżmy, ksiądz proboszcz, który dostał mandat za to, że w kościele było zbyt wielu wiernych? No wiemy, że na wiosnę były takie sytuacje, no a skoro mówimy o sytuacji bezprawnej, ograniczeniu wolności nie drogą ustawy, ale rozporządzenia, no to w takim razie wydaje się, że te wszelkie kary są nielegalne i należy z nimi walczyć. Jak najbardziej. Tu jest kwestia odmowy przyjęcia mandatu. No i mamy już w pewien sposób precedensowy wyrok sądu, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego akurat w Opolu, ale to jest mniej istotne, czy tu chodzi o odwołanie się od kary administracyjnej, czy właśnie nieprzyjęcie mandatu w tym momencie. W tym momencie ważna jest argumentacja merytoryczna, która się w tym orzeczeniu pojawiła. Znaczy potwierdzone zostało po prostu to, o czym i nasi prawnicy, ale też bardzo wielu innych przedstawicieli środowiska prawniczego mówiło od dawna, że obostrzenia dotyczące praw i wolności konstytucyjnych muszą znajdować się w ustawie. Tu jest pewna różnica jeszcze pomiędzy wolnością religijną a innymi swobodami, tymi nawet potwierdzonymi konstytucyjnie, ponieważ wolność religijna korzysta z lepszej ochrony niż większość innych wolności konstytucyjnych, praw konstytucyjnych, ma autonomiczną klauzulę limitacyjną. Znaczy jest ten wymóg oczywiście, że musi to być w ustawie, ale żeby dać tutaj jakiś przykład, to wolności religijnej chociażby nie można ograniczyć w stanie wojennym, w stanie wyjątkowym, w stanie klęski żywiołowej. Konstytucja tego nie dopuszcza. Artykuł 233 bardzo jasno na to wskazuje. Więc widzimy, że ten standard ochrony jest tutaj bardzo wysoki. I oczywiście, jeżeli takie sytuacje się zdarzały, to no, wskazane byłoby, żeby odmówić przyjęcie takiego mandatu i po prostu skierować sprawę na drogę sądową. Przy czym nie trzeba tutaj naprawdę wchodzić w polemikę merytoryczną. Ja czytając ten wyrok opolski chociażby, to odniosłem takie wrażenie, że tutaj pełnomocnik no, troszkę niezgrabną argumentacją się posłużył, to znaczy właśnie nie odwołał się do tego argumentu konstytucyjnego, a on jest tu kluczowy. Konstytucja jasno mówi, jaka powinna być forma, jakie są tutaj wymagania i nie podlega to żadnej dyskusji. Badaliśmy dość szczegółowo też kwestię tej podstawy ustawowej dla wydawanych rozporządzeń, bo rzeczywiście ustawa o przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wśród ludzi no, daje podstawę chociażby do tego, żeby ograniczyć wolność zgromadzeń, prawda? Ale nic nie mówi o wolności kultu religijnego. To już naprawdę takie rozszerzające pojmowanie też terminu zgromadzenie na te zgromadzenie religijne wydaje się tutaj bardzo daleko idącym nadużyciem. A też słuchając tego, co pan doktor mówił o tym nieprzyjęciu mandatu, no troszeczkę moje myśli uciekają poza nasz główny temat i sięgają tego, co dzieje się właśnie teraz w polskiej polityce, w polskim parlamencie. To znaczy pojawił się ten pomysł, żeby prawo do nieprzyjęcia mandatu zostało zlikwidowane, no i żebyśmy de facto byli już oceniani nie jako policjant, żeby jakąś taką w cudzysłowie władzę sądowniczą nad nami sprawował, no i dopiero potem musimy iść do sądu i udowodnić, jak to się mówi, że nie jesteśmy wielbłądem, że jesteśmy niewinni, czyli de facto mamy do czynienia z jakimś no, naruszeniem takiego chyba standardowego jednak w świecie zachodnim założenia, że dopóki nie ma wyroku, no to jesteśmy niewinni. Czy mogę pana doktora prosić o komentarz do tej właśnie sprawy bieżącej? Oczywiście. W mojej ocenie jest to zły projekt, który został złożony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości.
Mam wątpliwości poważne co do jego konstytucyjności, bo konstytucja każdemu gwarantuje prawo do sądu, a to prawo wprawdzie tam jest, ale ono jest bardzo mocno ograniczone. Proszę zwrócić uwagę, właśnie to przerzucenie ciężaru na obywatela, że to obywatel musi skierować się na drogę sądową, musi przygotować odpowiednie pismo, które według tego projektu jeszcze jest obciążone pewnymi rygorami, no to jest to zdecydowanie antywolnościowe rozwiązanie, prawda? Nie można przerzucać tego obowiązku na obywatela. Tam pojawia się taki argument, że niektórzy impulsywnie odmawiają przyjęcia mandatu. Dobrze, być może tak jest, nie wnikam, choć ciekawi mnie skąd akurat taka wiedza, czy ona jest potwierdzona jakimś badaniem merytorycznym, empirycznym. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę, no policjant też ad hoc ocenia ten stan faktyczny, prawda? Jest ryzyko błędu, jest ryzyko błędnej interpretacji. Policjant też nie ma obowiązku wchodzenia w kwestie konstytucyjności danego rozwiązania. A tutaj jest bardzo istotna różnica pomiędzy właśnie funkcjonariuszem policji a sądem. Bo sąd według konstytucji podlega tylko ustawie zasadniczej i innym ustawom. Nie podlega chociażby rozporządzeniom. Dlatego ten sąd topolski, o którym tutaj wspominaliśmy, mógł odmówić zastosowania rozporządzenia, które nakładało te restrykcje covidowe. Prawda? Policjant nie może tego odmówić. Policjant musi się stosować. Tak jak my się powinniśmy stosować, ale mamy tu drogę sądową, która nas jak gdyby ratuje w takiej sytuacji. No i chciałbym też się odnieść do takiej kwestii szczegółowej, która tam się pojawia. Jak to pismo ma być sformułowane? W ogóle pojawia się konstrukcja bardzo nietypowa, wręcz nieznana w naszej procedurze karnej, jak prekluzja dowodowa. Co to oznacza? Prekluzja dowodowa oznacza, że my musimy w tym piśmie, którym my się jak gdyby odwołujemy od tego mandatu, wskazać wszystkie dowody na poparcie naszego stanowiska. Jeżeli my ich nie wskażemy, to one później nie zostaną przez sąd wzięte pod uwagę. Proszę zwrócić uwagę, co jest zadaniem sądu w postępowaniu karnym? No oczywiście powiemy ustalenie kwestii odpowiedzialności za popełniony czyn. Ale żeby tą kwestię wyjaśnić, to sąd musi ustalić, jak było, jak wyglądał prawdziwy przebieg wydarzeń. Prawdziwy, nie w sensie takim, jak prezentują to tylko dowody, które my przykładamy i tak dalej. Jeżeli sąd uzna, że te dowody są niewystarczające, to on musi sam poszukiwać dalszych dowodów. Tak? Nie wystarczy, że się oprze na tym, co mu strony przedkładają, co mu przyniesie tam prokurator w postępowaniu karnym, czy policja, prawda? Czy jakiś inny oskarżyciel publiczny, tylko sam sąd musi być tym zainteresowany. To się nazywa tak zwaną, to jest tak zwana prawda materialna. W odróżnieniu od prawdy tak zwanej formalnej, choć ja tych określeń nie lubię, no bo prawda jest jedna i jak gdyby zawsze powinna mieć ona ten wymiar materialny, jest to po prostu pewien obiektywny stan rzeczy. Natomiast w procesie cywilnym rzeczywiście sąd może poprzestać na tych dowodach, które mu strony dostarczył. Nie dostarczyłeś dowodów, to przegrywasz sprawę. W procedurze karnej. Czegoś takiego nie ma. Funkcjonowało przez pewien czas, jak obecny premier Gowin, a wówczas minister sprawiedliwości reformował procedurę karną, to była taka tendencja, żeby wprowadzić tą koncepcję prawdy formalnej. I wtedy ja pamiętam wypowiedzi nawet samego Jarosława Kaczyńskiego, który bardzo ostro to krytykował. I również w tym względzie ten projekt jest bardzo, bardzo groźny, antyobywatelski. Myślę, że no, nie zostanie on ostatecznie przyjęty, no przynajmniej w tej radykalnej formie. A załóżmy, że jednak został przyjęty. Taki negatywny scenariusz, no mówimy wtedy o łamaniu konstytucji, pewnie jakieś tarcia formalne, prawne, jakieś odwołania do Trybunału Konstytucyjnego by były, no ale inicjatorzy takiej zmiany no, też mają jakieś swoje argumenty, mówią, że no, to pozwoli odciążyć sądy, które teraz mają dużo pracy. Czy zdaniem pana doktora to w ogóle ma sens? Taka argumentacja, bo z tego co pan doktor mówi, no to może być dokładnie odwrotnie. To sąd będzie musiał niektórych dowodów poszukiwać, no i jeśli dobrze rozumiem, może to nawet oznaczać nieco więcej pracy dla sądów. Znaczy niezupełnie. W tym sensie akurat niezupełnie, że sąd będzie z tych poszukiwań w takich sprawach akurat zwolniony. Z tych spraw mandatowych, wykroczeniowych, prawda? Ale to nie znaczy, że jest to najlepszy pomysł na przyspieszenie postępowań, na odciążenie sądów właśnie.
Jeżeli mielibyśmy poszukiwać takich recept, to na pewno nie w sferze wolności obywatelskich, czyli nie po to, żeby ustawodawca ograniczał wolności obywatelskie, żeby przyspieszyć postępowanie sądowe, bo nie tędy zupełnie droga. To jest kwestia po prostu złej organizacji pewnej, przyjętej już przez lata, no i sądów, która kumuluje się, tak sprawy się kumulują i no, ciężko wypracować jakiś model, który by rzeczywiście te sądy odciążył. Natomiast argumentowanie, że to się jakoś radykalnie przyczyni do odciążenia naszego sądownictwa, no moim zdaniem jest zupełnie chybione. Tak jak powiedziałem, tu trzeba szukać innych rozwiązań. Ja bym też zwrócił uwagę, że do tej pory takie próby były podejmowane w naszym prawodawstwie wielokrotnie i niestety znikłą skutecznością. Nie zależy to od liczby sędziów z całą pewnością, bo mamy stosunkowo wielu sędziów w Polsce. Tak jak mówię, to są już kwestie organizacyjne i cały właśnie problem polega na tym, że wymagałoby to takiego resetu całego systemu. A taki reset jest trudny, no bo każdy czeka na rozstrzygnięcie swojej sprawy. Te sprawy się ciągną niekiedy przez wiele lat, więc znalezienie jakiegoś magicznego środka, który to pozwoli rozwiązać, no teraz powiedziałbym, graniczy z cudem, choć oczywiście to nie znaczy, że nie trzeba tego poszukiwać i tego robić. Panie doktorze, miejmy nadzieję, że takie przepisy nie wejdą w życie, bo byłoby to faktycznie poważnym naruszeniem naszej wolności i to kolejnej wolności, bo tak jak mówiliśmy na początku, wolność religijna została pozaprawnie, nielegalnie ograniczona, choć wydaje się, że tak jak pan doktor powiedział, no nasze prawo dopuszcza takie ograniczenie, ale w zupełnie innej formie, w zupełnie inny sposób, więc miejmy nadzieję, że tym razem zły scenariusz się nie sprawdzi. Bardzo serdecznie dziękuję za tą niezwykle interesującą rozmowę. Państwa i moim gościem był pan dr Bartosz Zalewski z Instytutu Ordo Iuris. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję, a państwa zachęcam do wspierania naszego portalu, naszego kanału na YouTubie. Wszystkie informacje odnajdziecie państwo w opisie pod tym filmem. Z Panem Bogiem.